Dzień dobry z naszej kuchni. Dzień dobry, szef kuchni dzisiaj Massimo. Tak, i co szef kuchni dzisiaj szykuje na obiad? Dzisiaj robimy ragù e gnocchi al forno. Mhm. Un bel gnocchetto al forno oggi. Massimo, abbasso un po' ragù. Io lo spento il ragù. Bravo. Słuchajcie, robimy dzisiaj na obiad, a w sumie to szef kuchni Massimo robi dzisiaj na obiad gnocchi al forno, czyli jak widzicie, mamy tutaj przed sobą gnocchi, pod nimi jest sos z ragu, teraz leci kolejna warstwa sosu i... Mamma mia, che spettacolo, mamma mia! No, będzie pysznie. Ma che spettacolo di gnocchetti! Mamma Massimo, mia. Basta salsa? Sì. A me mi piace con la salsa. Sì, ma non devono fare dentro zuppa però. No, senza zuppa. No, właśnie. Poi ci mettiamo un po' di mozzarella sopra. Vedi? Un po' di mozzarellina. Così dopo lo mettiamo al forno. Sai come si dice in napoletano? Si squaglia. Po napoletańsku, si squaglia. In italiano si dissolve. Dobra. I teraz? E teraz dobbiamo mettere il parmigiano. Molto parmigiano, molto. Consumiamo questo perché questo è quasi finito. Vabbè, ma serve pure per mettere sopra. E certo. No i została nam jeszcze jedna warstwa. E poi dobbiamo mettere il pepe e basta. E perché? Dove stanno i gnocchi? Ma non si mettono, amore, i gnocchi sopra la mozzarella? No. Ah, sì? Così, si deve dissolvere così. To jest twój nowy przepis. Questo è mio nuovo piatto. No dobrze, to niech będzie twój nowy przepis. Bo z tego co ja pamiętam, jak robiła twoja mama. Tak. Twoja mama to robiła troszeczkę inaczej. Tak, moja mama robi się 1,5 kilo. Jesteśmy dwa osoby. No dobrze, mama robiła 1,5 kilo. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że mama kroiła mozzarellę na kawałki, mieszała z gnocchami i do tego nakładała drugą warstwę gnocchi i później parmezan. Ma guarda quanto ne sono, poco. Questo è mezzo chilo. A pół kilo tylko? Pół kilo, sono due porzioni. Na dwie osoby, czyli na mnie i na ciebie, tak? Myślisz, że my to wszystko zjemy? Przepraszam. Chyba na dwa dni. Robisz jak ja robisz, ok? A, dobrze, słuchajcie. Będzie róbcie, bardzo dobre. Tak, róbcie tak, jak to pokazuje wam Massimo. Będzie bardzo dobre. I jeszcze pieprz. Teraz no właśnie, na samą górę. I do piekarnika na 30 minut, 40 minut, maksymalnie. Na pół godziny, maksymalnie 40 minut. Proszę bardzo. Ty? Proszę bardzo, ty? Ty, panie, panowie, teraz gotowa. No super. O no. Gnocchi al forno di Massimo. Będzie na dzisiejszy obiadek. Bardzo dobra. Wczoraj stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie w niedzielę do Powsina na długi, długi spacer. Później stwierdziliśmy, że jednak pojedziemy na Zegrze. Aż w końcu dzisiaj rano Massimo się obudził, zmienił plany. Zapomniałeś plan. Tak, cały czas zmieniasz plan i w końcu ostatecznie jedziemy na Stare Miasto. Brawo, exact. Na dłuższy spacer. Też się może spacer. Też może spacer, dokładnie. A poza tym powiem wam, że jest tak obłędnie piękna pogoda, że trzeba po prostu z niej korzystać i my mamy taką ochotę właśnie na ten długi spacer. Także jedziemy na Stare Miasto, zobaczymy co tam się dzieje i zabieramy was ze sobą. All I ever need is here with you.
A, zobaczycie, gdzie jesteśmy teraz. Dubaj. Zobacz. Taki sama Dubaj. Zobaczyć. Zobacz, Anita, gdzie jesteś. Ej, cześć, Anita. A gdzie jesteś, Dubaj? A, le capannelle. Zaliczyliśmy już park Fontan i teraz wspinamy się pomalutku na mury Starego Miasta. Będziemy sobie spacerować, może zatrzymamy się na jakieś lody. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Jest pięknie, słuchajcie. Jest po prostu pięknie. Żyć nie umierać. Przeczekaliśmy najwyższą temperaturę, jest godzina, dochodzi 18 i stwierdziliśmy, że jedziemy na kolejny spacer i może coś zjemy, jakaś sałatka, pizza, zobaczymy jak to będzie. Powiem Wam, że nawet przyszła bardzo przyjemna burza i zrobiło się tak chłodniutko, wiaterek powiewał, koty uciekały, ale korzystamy ile się da, ostatni dzień tygodnia, niedziela, trzeba pozytywnie zakończyć ten tydzień i też pozytywnie wejść w nowy tydzień. Where are you? What's up? What's going on? Simple truth, I'm low. Let's get it on. A po spacerze zatrzymaliśmy się w Capriccio i będziemy sobie zamawiać pizzę. Dla mnie będzie capriccioza, a Max zdecydował, że weźmie prosciutto funghi. Brzuchy pełne. Spacery dzisiaj zaliczone. Pogoda przepiękna. Pizza była. Teraz wracamy do domu i będziemy się relaksować. A koniec weekend. Koniec weekend, koniec tygodnia. Ma dobra, biły weekend. Tak, tak, ale no słuchajcie, no jak tu się nie cieszyć i nie mieć pozytywnego nastawienia, kiedy tak naprawdę, jak to powiedział Massimo w ostatnim vlogu, lato start. O... teraz mam surprise. Jaka surprise? Una sorpresa, una parola bella. Quale sarà la parola bella? Panie e panowie! Jezu, wiesz co, nie możesz się wysłowić, potem nagle wyskakuje panie, panowie, no dobra, niech będzie, dzisiejszy film to będzie panie, panowie. El titolo del film, dobrze. Panie, panowie. Zadowolony? Jestem cały czas zadowolony. Ty jesteś cały czas zadowolony. Ja też jestem cały czas zadowolona, mam nadzieję, że wy również. Kochani, tym akcentem kończymy dzisiejszy vlog, ściskamy Was cieplutko i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa!